Stoimy na grillu, maski. Jak to możliwe? Ano tak to możliwe, że tak sobie wymyśliło to Komatsu, aby ułatwić serwis tej maszyny i aby taki serwis był bezpieczny. W dzisiejszym odcinku Komatsu 875, czyli forwarder firmy Komatsu Forest. AKKO Power 7.4. AKKO Power jednak nie do końca jest to AKKO Power, ponieważ silnik na potrzeby Komatsu jest dosyć mocno zmodyfikowany, jeżeli chodzi o osprzęt. Kabina 875 to królestwo przestrzeni. To również królestwo przycisków, ale do tego każdy, kto pracuje na maszynach leśnych, jest przyzwyczajony. Mamy za to możliwość dowolnej konfiguracji przycisków tak, jak jest nam to wygodnie. Mamy zdublowany monitor z tyłu i z przodu. Zaraz zobaczymy, co na tym monitorze można robić. Jeżeli chodzi o sterowanie żurawiem, możemy sobie dowolnie wybrać, na jakiej funkcji, jaka ma być czułość, jaka ma być prędkość, zależnie od tego, czy jesteśmy bardziej wprawieni, mniej wprawieni lub od tego, jak szybko chcemy, aby dana funkcja była realizowana. Wracając do wyrafinowania tych maszyn, już wkrótce może okazać się, że także forwardery zaciekawią nas czymś zupełnie nowym, a mianowicie typem napędu. Komatsu jest w trakcie prac nad napędem hybrydowym do swoich maszyn tej klasy. Ten napęd już w tym roku będzie przechodził pierwsze testy i można się spodziewać, że niebawem, jeżeli wszystko pójdzie w porządku, trafi on do oferty firm na całym świecie. Napęd będzie oczywiście diesel elektryczny i będzie powodował to, że z maszyny ubędą dwa cylindry, ale przybędzie za to silnik elektryczny, który pozwoli nam na wydajniejsze gospodarowanie paliwem.